A kto to taki sobie tu włączył podkaścik? A kto to ślicznie? Więc dziś będzie o typie mamicynku, i nie będę mogła wymyślać innej nazwy, bo po co? I ta jest wspaniała, i już jest przyjęta, i już przynajmniej ze trzy razy każdy z nas uczył tego słowa w naszym życiu, więc nie miałam w ogóle ambicji, żeby do Wikipedii dodawać nowe wersje wyrazów, które już istnieją, bo po co? Więc dziś usłyszymy o takim zjawisku który jest na maksa częste w ogóle i doprowadza wszystkich do białej gorączki. I żeby było jasne, ja w ogóle jestem tego zdania, że posiadanie fajnego kontaktu ze swoimi rodzicami jest w ogóle ogromnym szczęściem. I Do tego trzeba mieć farta, serio. Nie każdy miał takie szczęście. Niektórzy mieli naprawdę nieciekawie w domu i, i tak naprawdę jedyne, o czym marzyli już odkąd jest jasne, że można uciekać z domu, to oni uciekali. I są jeszcze inni, którzy mieli takie szczęście w życiu, że ich rodzice potrafili, nie wiem... Ktoś im dał chyba jakiś podręcznik, jak zdrowo tworzyć więź z dzieckiem, żeby ten bez problemu się go można było pozbyć i żeby się wyprowadził z domu i potrafiło zakładać związki. I ja nie wiem, skąd się biorą tacy rodzice, którzy nie przeżywają każdego związku swojego dziecka, bo ja na przykład to bardzo podziwiam. Bo jak ja będę miała dziecko, to ja mu będę czytać w ogóle wszystkie pamiętniki, wszystkie jego czaty, smsy. Ja będę zlecać detektywom śledzenie tego dziecka i jego przyjaciół, żeby zobaczyć, kto jest, kto jest okej, okay, kto jest nie ok, kto pali papierosy za garażami, za szkołą. I jeżeli wy macie dzieci w wieku nastoletnim, to ja w ogóle was podziwiam. Jeśli jeszcze im nie założyliście Podsłuchu, a jeżeli macie 17 lat i wasi rodzice są na przykład surowi, to sobie pomyślcie, że jakbyście byli moimi dziećmi, to ja bym wam jeszcze trzy razy była gorsza niż wasi rodzice. Więc naprawdę docencie, jakich macie starych, serio. W każdym razie, niektórzy rodzice, tacy dokładnie jak ja, bo ja będę takim rodzicem, oni najchętniej by tego dziecka nigdy nie wypuścili z domu. Nigdy. Bo wiecie, co się dzieje, jak się wychodzi z domu. Ja nie jestem jakąś ogromną, ogromną zwolenniczką wychodzenia z domu w ogóle, ale czasem, jak już dziecko jest dorosłe, no to trzeba mu niestety obciąć tę pępowinę i się trochę zająć sobą. Nie wiem, czy wiecie, ale jest jeszcze coś takiego jak poród lotosowy, i to jest tak, że się rodzi dziecko, i ono leży razem ze swoją pępowiną i ze, swoją, ze swoim łożyskiem i to dopóki ta pępowina się sama nie odkruszy, to, to dziecko leży z, tą, z, tą, z tym łożyskiem i gdyby się dało, to na pewno mamin synek byłby cały czas podpięty do łożyska swojej mamy, tylko że to łożysko by było cały czas w mamie i już kończę po prostu tę metaforę, trochę się zgubiłam odchodząc od tematu. O czym chciałam mówić? Że... W ogóle, o, nie wiem, czy pamiętacie taki moment w życiu, Idiotki damskie, idiotki męskie, że trzeba w ogóle starym powiedzieć, że się z kimś umawiacie. Ja w ogóle nie pamiętam tego, słuchajcie, ja mam pierwszą randkę z prawdziwego zdarzenia taką, ktoś w ogóle zaczęła, yy, tak kurwa, ja wam to opowiem przecież, to jest wspaniała historia, ale najpierw piosenka i to jest piosenka o dziwnej maminej miłości. Znalazłam ją szukając. To było, dużo mi zajęło czasu szukanie piosenki idiotkowej, która nie byłaby taką, wiecie, taką fajną piosenką dla mamy, bo takie mnie wzruszają osobiście, tylko taką z drugim dnem. A więc posłuchajcie. Zaczynam recytację. Każdego ranka, kiedy się budziłam, dusiłam się. Żyłam bez celu, zawsze pokonując przeszkody, krąg. Kręcąc się w kółko w ciemności z zepsutym kompasem. Każdego ranka, kiedy się budzisz, chcę cię trzymać. Po prostu potrzebuje być otoczona przez ciebie. To dość zabawne, gdy pomyślisz, że dopiero się tu znalazłeś, a już teraz wiem, że nie mogę bez Ciebie żyć. Nie potrafię wyjaśnić, co czuję. Mogłam udławić się moimi własnymi słowami. Czasami to wydaje się być takie nierealne. Ale jesteś tu naprawdę, mój kochany. Tak, jesteś tu naprawdę, mój kochany. No, słuchajcie, to brzmi troszeczkę bardziej chyba jak piosenka, którą się śpiewa do faceta, co? A wiecie, komu tę piosenkę zadedykowała? Shakira? Nie zadedykowała jej łaka-łaka, tylko swojemu dziecku. No, ale dobra, to już o zakochaniu teraz i o tym momencie, jak musisz starym powiedzieć, że masz pierwszego chłopca w życiu. Więc moje pierwsze zakochanie się, takie namacalne. To faktycznie, że to była taka wiecie, strzała Amora od pierwszego wejrzenia i tak jest że z wzajemnością, to było, jak ja miałam 15 lat, i to było w, chyba w listopadzie, to był słuchajcie, koncert takiego zespołu. Ja się przyjaźniałam z taką gonią i Leną, oczywiście, i Gonia mówi, dziewczyny, z okazji moich urodzin robimy tak, że ja Was zaproszę, bo to było chyba 16 urodziny, że ja Was zaproszę niby na urodziny do domu i na tort, ale jak moja mama wyjdzie, to my idziemy na koncert, bo wtedy akurat Gonia się zakochała w takim jednym typie, który miał tam być, i ona chciała poznać. No i jak jak się ma, nie wiem, te 15 lat, my łebki, oczywiście, ubrałyśmy się w te nasze najbardziej alternatywne, modne, hipsterskie ciuchy, jakie miałyśmy, oczywiście nasi rodzice nadal myśleli, my, myśleli że my śpimy u Gosi, tak, no a my odjebane w ogóle, godzina 20, autobusem na koncert, kochani, ja nawet pamiętam, w co ja byłam ubrana i wcale to, jak teraz patrzę na to, to wcale nie była taka najgorsza stylizacja. W każdym razie i tam gonia pewnie lawirowała, w ogóle brylowała na tych salonach obok tego gościa. A ja z Leną stałyśmy pod sceną, tak, wiecie, nieodłącznie z moim szlugiem. Bo nasi, nasi rodzice, przypomnę, nadal myśleli, że mu ugoni, oglądamy pewnie jakiś pamiętnik księżniczki albo albo coś takiego. A ja już byłam podczas drugiego piwa z sokiem imbirowym i w połowie paczki szlugów. Także widzicie, jak macie teraz nastoletnie dziecko, ono ma 15 lat, to ono mogło być mną. Ono może być mną, kiedy ja miałam 15 lat. Hmm? Bardzo przykra myśl, ha, ale stoję tam pod tą stroną, oni wiecie, tam gitary, coś tam. Wtedy jeszcze można było palić w klubach i w pubach, więc niektórzy z Was w ogóle nawet nie żyli w tych czasach, słuchajcie. No i ja palę tego papierosa i patrzę, a tam on. Wiecie, chłopak idealny, no, szczała amora, leci na mnie i mnie przebija na wskroś, absolutnie spełniał on wszystkie standardy idealnego chłopaka dla piętnastolatki, takiej jak ja, czyli był wysoki, miał rurki, trampki i miał takie włosy rozczochrane, takie blond piękne, które tam sobie ciągle ręką tak tarmosi bo one starczały, taki chudy, wysoki typ, no, jak, jak Pete Doherty, no, albo jakaś inna Indie, kurwa, gwiazda, dupeczka, no i kochani, co tu dużo mówić, miał to coś. Dla mnie. I kurwa, słuchajcie, oni grają. Tam ja pod tą samą sceną, taka typiara z kompleksami, wszystkie koleżanki śliczne i tam ja. I on się na mnie patrzył. I ja się na niego też patrzyłam. I on był perkusistą. I słuchajcie, oni skończyli grać. I w mojej głowie było oczywiście, ja przypomnę, że nasi rodzice nadal myśleli, że my z gonią i oglądamy twilight. A my piłyśmy drugie piwo Imbirowe czy tam trzecie. I była jakaś taka 23. Ja robiłam te maślane oczy do mojego tego przyszłego chłopaka. No i tam był taki moment, że sobie wszyscy pisali, wiecie, tato rock rollowcy na rękach pisali autografy. No i w końcu tam niby dla żartu, tam jakieś tam numery telefonów, nie? I ja mu napisałam swój. I to był w ogóle bardzo duży wyczyn dla mnie, bo ja zawsze dawałam takie numery. Wiecie, że zmieniałam te ostatnie cyfry albo trzy. W każdym razie on zadzwonił dwa dni później i mnie zaprosił na herbatę. Słuchajcie, jaka ja byłam zakochana. To wiecie, co to oznaczało? Że po randce przyszedł ten moment, kiedy się mnie spytał o chodzenie. W sensie to było, że tak z dwa dni później i pamiętam, że zadał mi pytanie, że nie, wiem jak ty, że nie wiem, jak ty, ale ja to bym się już chyba chciał trochę ustatkować. Przypomnę, że mieliśmy 15 lat. I 17. Więc to był taki fantastyczny moment. Bardzo miło to wspominam w ogóle cały, cały ten okres mojego życia. I ja w ogóle to było. Ja powiedziałam, że tak, oczywiście, że, 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 że tak, że się zgadzam i że ja też mu się chciała ustatkować mając 15 lat. I słuchajcie, my byliśmy ze sobą 5 lat tacy ustatkowani właśnie. I musiałam powiedzieć starym, że mam chłopaka. I jakby mi córka powiedziała w wieku 15 lat, że mamo, mam chłopaka to ja bym jej powiedziała, dziecko, masz szlaban. A moja mama powiedziała, ok. I, a mój tata nic nie powiedział, bo to go mało interesowało w ogóle, jak chyba każdego tatę mało rzeczy interesuje. I on nic nie mówił, tylko obserwował. Kumacie, mój tata nigdy nie był w ogóle z tych, co trzymają sztamę z moimi chłopakami, jak byłam młoda, bo pewnie był takim samym ojcem, jak ja będę matką, czyli po prostu obserwował. I pewnie wychodzili za mną jakieś detektywi. Albo nie wiem, chociaż wydaje mi się, że nie. Ale ja... Mój tata nie miał kosy z żadnymi moimi facetami, ani moja mama, więc jestem szczęściarą. Więc ja miałam całe życie to szczęście, że ja trafiłam na chłopców ze wspaniałymi rodzicami. Ja, ja Boga po stopach w niebie będę całować za to szczęście. Wszystkie mamy, w sensie wszystkie trzy mamy chłopców, jakie poznałam, to są wspaniałe kobiety. On świetnie wychowały swoje dzieci i to byli wszyscy jedynacy. In still oni byli fantastyczne, to były fantastyczne kobiety i się spełniały zawodowo i miały super małżeństwa i takim się życie w ogóle wspaniale ułożyło, że one nie miały potrzeby osaczać tych chłopców i że po prostu nic, tylko wow. Ale to, o czym się niedawno dowiedziałam i w dodatku od jednej idiotek z maila, Typ maminsynek to nie jest wcale taki typ, co się trzyma fartucha mamy, bo go mama tam przywiązała, tylko to jest typ, który nie miał zbudowanej relacji z ojcem. Ja tam nie wiem, bo nie jestem psychologiem, nie znam się na tym, ale jest to ciekawy trop. W każdym razie, ja sama szczęśliwie nie miałam w rękach nigdy dłoni maminsynka, ale to jest bardzo częsty typ, o którym opowiedziały mi nasze przyjaciółki idiotki, a ja wam dziś opowiem, jak rozpoznać typa maminsynka, żeby móc nasz. Żagiel miłości, żeby móc niego złapać i, z, i zrobić ten żeglarski drift, i odpłynąć w kierunku Wyspy świętego spokoju. I więc nasza pierwsza przyjaciółka idiotka nie mówiła swoim przyjaciółkom o tym, na jakiego typa trafiła, bo jej było wstyd, ale o to, co mi napisała. Przede wszystkim bardzo istotne jest, że ten typ miał zawód, który wymagał takich długich nieobecności. Więc co jakiś czas wyjeżdżał na dłużej, no i tam gdy w pewnym momencie zaczęli oni mieszkać razem, to sobie robili, wiecie, zrobili taki, wiecie, na spółę remont, więc już od tego momentu mieszkali już oficjalnie we wspólnym mieszkaniu. No bo mimo tego, że było to formalnie mieszkanie, yy, które sobie on kupił, czy tam jego rodzice mu pomagali, partycypowali w tych kosztach, no to oni je wyremontowali razem, czyli jakby wiecie, no kurwa, porówno. I gdy go nie było, to był, kiedy on wyjeżdżał z tą za tą pracą, to logiczne, że nasza przyjaciółka idiotka zostawała w tym mieszkaniu sama. No i git, no. Ja jeszcze jak był on singlem, no to daławał klucze do tego mieszkania swojej mamie, mamusi. I jak go nie było, a mieszkanie stało później, wiecie, no to puste, no to ona wpadała, tam sprzątała, robiła mu pranie, podlewała kwiatki i ogólnie szykowała te, te cztery ściany na powrót syna, To jest w ogóle bardzo miłym gestem, ale takim, który można by jednak, wiecie, zakończyć do mieszkania wprowadziła się nasza przyjaciółka idiotka, zwłaszcza, że pani Jadzia, tak ją nazwijmy, pani Jadzia mieszkała w innym mieście, więc ona się musiała pofatygować daleko, więc ona od razu tam nocowała, bo przy okazji wizyty tam w tym dużym mieście, no to ona sobie chodziła do lekarza, yy, nie, że tam miała jakieś schorzenia, tylko to był lekarz medycyny estetycznej. W każdym razie, ja oczywiście zmieniam tę historię, żeby nikomu nie było przykro. Pamiętajcie, że ten podcast nie ma na celu sprawienia nikomu przykrości, ani nikomu dokopania. Tylko to jest podcast, który ma mam pokazać, nie jestem jedyną typiarą, bądź typiarem, typiarzem, który tolerował trójkąt z mamą. Więc... Słuchajcie, historia nie z tej ziemi. Któregoś dnia, tego typa nie ma, bo on tam już jest daleko, Ta nasza przyjaciółka idiotka sobie siedzi na chacie, ogląda jakieś bzdury, wiecie, pewnie sobie na przykład wyrywa włosy z dużego palucha, wiecie, takie rzeczy się robi z w domu. Może na przykład ogląda sobie Big bradera no i w domofon. W moim domu, słuchajcie, stworzył ktoś, nie wiem kto, czasownik od dzwonienia domofonem i się mówi u mnie, że ktoś zadomofonował. No więc ona, ktoś zadomofonował, i ona podnosi słuchawkę i słyszy: Tu Jadzia, mama twojego chłopca. No i słuchajcie, no niezapowiedziane dosyć odwiedziny, powiedziałabym, jak sobie wyrywać dużego włosa z dużego palucha. No i przyszła tam z walizką i zaczyna się rozkładać tę mapę I ta nasza przyjaciółka idiotka, że ta, mm, wiecie, trochę też dziwnie pytać, yy, mój chłopiec mi nie mówił, że mam panią ugościć, albo że pan nie, coś wtedy mówi, bo to było ich pierwsze spotkanie w ogóle. Totalnie pierwsze spotkanie mama z mamą swojego chłopaka, bez żadnych w ogóle kurtuazji. Matka rozkłada czapczan i sobie idzie spać, bo rano ma lekarza. No i słuchajcie, no, no spoko, no, ale tak wizyt bez zapowiedzi, no to niestety troszeczkę było za dużo. No i słuchajcie, ja mam że kontrola to jest wyższa forma zaufania, tak się mówi. Ale jak ktoś chce posiedzieć we własnym domu normalnie, w gaciach, na kanapie i jeść chipsy duszki. Czasem się zdarzy, że na przykład z tym dużym paluchem w drodze po ładowarkę możecie sobie rozgnieść chipsa duszka. Albo się wgniecie element mieszanki wedlowskiej w dywan. Ja to rozumiem, no. Dzieją się różne rzeczy w domach. Ja, ja mam tylko kilkoro kilka znajomych, w których mieszkania śnią niczym z katalogu, ale no wiecie, jak to jest, no? Trzeba się po prostu czuć komfi. Jak się czuć komfi, jak wasza potencjalna teściowa jest konfidentką? Ale rymik teraz mi się udało. Jak, jak nie czuć komfi, jak tamta jest komfi? No bo, słuchajcie, bo nasza przyjaciółka, idiotka, została podpierdolona do swojego faceta, który już był daleko bo przecież daleko pracował, że pewnego dnia ona zapomniała czegoś z łazienki i już tam w butach weszła do niej, wiecie, woda i but, no błotne ślady. Nie, że bagna narobiła, tylko po prostu wstęple. I pobiegła na autobus z zamiarem po prostu sprzątnięcia tego po powrocie. I mama złożyła niezapowiedzianą wizytę i złożyła donos typowi. Kumacie to, powiedziała typ, ona zadzwoniła, słuchajcie że powiedziała typowi synkowi, że nasza przyjaciółka i idiotka zostawia syf w mieszkaniu, ich, kurwa, wspólnym mieszkaniu. Kumacie, mama gościa weszła pod nieobecność pary do domu, a potem zadzwoniła do swojego dziecka, który jest w pracy daleko, daleko, kurwa, na wygnaniu prawie, żeby donieść na jego partnerkę, że w domu jest bałagan. Kurwa, nie mieści mi się to w głowie. I jak to każda y, synkowa matka tego synka lubi ewidentnie zrobić tak, żeby wmanewrować go w posiadanie wspólnych rzeczy żeby później kontrolować, co i gdzie i co ten syn robi. Więc jedna z mamiencynkowych, o których pisały mi nasze przyjaciółki idiotki, była seksuolożką. Ja pomijam fakt, że ona się lubiła troszeczkę wtrącić w seksualne życie syna i tam odrobinę wybadać, ale też tak wiecie, w ramach żartu, ale też analizowała oczywiście cały ich związek. I jak im się nie układało, to ona snuła hipotezy. Normalnie jakby kurwa się poczuła, że, że zna ich całą relację i to wynika w ogóle, że z tego i dlatego oni się kłócą i dlatego albo że i tutaj, uwaga, kurwa pauza. Ona robiła jej ustawienia Hallingera na maskotkach. Obacie, to ona chciała jej zrobić ustawienia Hallingera, kurwa, na, na maskotkach rodzinne. I w takim, wiecie, łagodnym głosem, tak nakłaniała ją do tego, żeby się przed nią otworzyła, powiedziała, jak może im pomóc, to ona będzie ich mediatorem. I się dowiemy, co z naszą przyjaciółką idiotką jest nie tak, że o jakie ona ma swoje rodzinne zadry i co przez nią przemawia, że takiej się nie układa z idealnym synkiem e, mamin synkowej. I jeżeli nie wiecie, co to są ustawienia Halingera, to zgublujcie, ale chodzi generalnie o taką kontrowersyjną metodę psychoterapeutyczną, a, a czasem też jest nazywana parapsychodepseudopsychologiczną, czy tam spiritualną nawet, też gdzieś to czytałam, że ktoś to nazwał parapsychologiczną hipnozą. W każdym razie to się nie robi na senowej, no, będąc kurwa matką jej typa podczas podwieczorku. Nie robi się tego. Tak samo jak się nie zarządza budżetem swojego syna i jego dziewczyny na przykład. Bo oto historię innej przyjaciółki idiotki, że któregoś razu jej były już chłopak, zaprosił ją do planowania wspólnych wakacji. No i super, tam słuchajcie, odkładali siano y, na te wczasy i tam przez pół roku w ogóle była też taka, wiecie, ekscytacja, bo to może właśnie na tym wyjeździe odbędzie się dzień zaręczyn. No co ta nasza przyjaciółka i idiotka opowiedziała, odwiedziała chyba wszystkie sklepy ze spokobielizną, zajęła sobie jakieś pudrowo-różomuch wiecie, kostium kąpielowy, kapelusz z dużym rondem, w każdym razie była spakowana. No i tam przed ten dzień przed, jako że mamicynek musiało odebrać swoje letnie ubrania z mieszkania mamy, no gdzie one już leżały, słuchajcie, wyprane, wyprasowane, wypsikane sprejem pachnącym o zapachu świeżego prania, to mama od razu wybrała ubrania pasujące do pory roku, obowiązującej w tym e, wakacyjnym kurorcie. Dokupiła no, mu też z własnej inicjatywy klapki, kąpielówki, gdyby scenek przypadkiem zapomniał. No i ta nasza przyjaciółka i mówi, e, Michał, wiesz co, ja, ja tu wymyślam imię, bo nie znam. E, Michał, ty tak na serio, że przecież miałeś chyba z pół roku, żeby sobie dokupić te brakujące ubrania i chyba tydzień, żeby się spakować. Masz typie 31 lat, czemu ci mama robi pranie i prasuje ci skarpety na wyjazd? No to typ mówi, przypierdolasz się ze zazdrości, bo moja mama mi zawsze pomagała, a twoja ci miała urod od urodzenia bardziej w dupie. Kumacie to? Bo, brak mi słów. Ale nasza przyjaciółka idiotka miała prawo, jak zresztą sama napisała, że się cieszy, że jej to uświadomiliśmy, że miała prawo sobie idiotkować z kim chce i że może już by tego typa dzisiaj kopnęła w dupę. Ale ona się bardzo chciała zaręczyć. Bo wszystkie jej koleżanki już były pozaręczone. Ona już miała trzy dziecko na karku, jak sama powiedziała, napisała: desperacja popchnęła ją w życiu do dwóch rzeczy: do tkwienia w tym związku i do ogolenia sobie włosów na łysok, gdy sobie włosy na jajeczno żółty, i połowa jej wypadła. Także z tej desperacji popełniła te dwie rzeczy, ale tego, co się działo dalej, słuchaj: mama spakowała, wyprała, tam kupiła, pojawiła się kłótnia, którą oni tam przeżyli, i ta mama na to, że odwiezie go na lotnisko, bo on ma dalej niż nasza przyjaciółka idiotka. No więc podrzuciła na lotnisko tylko jego, bo lot był bardzo rano. A on miał przecież całe 6 km do przejechania Warszawą nad ranem na lotnisko. Rozumiecie? To jest gorsze niż to, co robiła jedna inna mama naszej przyjaciółki idiotki, która zawsze brała pod uwagę tylko kulinarne preferencje syna, a nigdy jego dziewczyny. Więc jak szli na jakieś urodziny, imieniny, cokolwiek, to z wegetariańskich opcji dla niej były ziemniaki albo ryż. Albo surówka i ewentualnie zupa, a dla niego był bezglutenowy kurczaczek, albo rybka do wyboru, placki ziemniaczane z mięsnym sosem, polane od razu kurwa tym sosem, żeby przypadkiem nasza przyjaciółka idiotka nie zjadła niczego innego niż kurwa surówkę. Hamuwa. Nie powiem, że nie. Polewanie od razu sosem mięsnym placków, które mogłyby być by po prostu wegetariańskie. No, takie powiedziałam na pograniczu złośliwości. Więc przyjaciółki idiotki z Mamięsynkowymi pisały mi jeszcze o innych wiecznych komentarzach dotyczących ich wyglądu, komentowania ich zdolności kucharskich, łącznie w ogóle z oceną sprężystości sernika i grubości naleśników. I że nawet jedna z matek nawet wyrwała chochle jednej z przyjaciółki idiotek i zaczęła sama nalewać przy wszystkich zupę z tekstem, żeby nie porozlewała jak dziecko. Ale po wszystkich mailach i historiach wynotowałam trochę elementów wspólnych. Po czym poznać synka, Bo oczywiście są takie ekstrema, że matka mamień, synka po prostu ma jest manipulatorką i nastawia jednego naprzeciwko drugiego i w ogóle, wiecie, cały czas się przypierdala o rzeczy wspólne i cały czas krytykuje. Nawet jedna była taka, która próbowała. Skłócić y, mami, ta, tego chłopaka z naszą przyjaciółką idiotką, tylko po to, żeby on wrócił do swojej byłej, którą ona bardziej lubiła, bo lubiła jej rodziców. Także były tam y, takie również zagrywki. No ale po czym można poznać mamin synka? Takiego, wiecie, uśrednionego. Nie tego takiego najbardziej przejmany egzemplarz, bo nie da się go poznać od razu, wydaje mi się, bo to, bo to, to jeszcze czasem może się dawać maskować. Ale po pierwsze, mamin synek. On zawsze dzwoni do swojej mamy w absolutnie każdej wolnej chwili. W ogóle to on, on ją traktuje albo jako Google, jak nie wie czegoś, to jak czterolatek się pyta, mamo, a po, po co są muchy? To 30-latek będzie pytał, mamo, a gdzie się kupuje muchy? A kupisz mi, żeby pasowała? To właśnie, nie mówię o tych muchach, co latają nad jedzeniem, tylko o muchach do garnituru, jakby żeby było jasne. Po drugie, mamię, synek się boi swojej starej. To jest w ogóle bardzo smutne. W sensie ja nie wiem, co bym zrobiła, gdybym się obawiała tego, że moja mama mi będzie oceniała y, czystość w domu, jakby, no, jakby, albo jak się ubieram, gdzie pracuję, jak się odżywiam. Y, ja mam to szczęście, że akurat y, u mnie się tak nigdy nie działo, i, ale, a na przykład mamięcnynek żyje w ciągłym poddenerwowaniu z tego powodu. Ciągle. No i przez to nasza przyjaciółka idiotka też ma przejmane i ma te nerwowe. Po trzecie, i to też jest bardzo przykre, mama jest na pierwszym miejscu. Więc ona siedzi na siedzeniu przy kierowcy. Ma prawo do pożyczania wszystkich rzeczy należących do jej syna. Należy ją przywozić, podwozić, załatwiać za nią różne rzeczy w stylu odbierać kurierów, rezerwować bilety do kina. I słuchajcie, no miło jest zrobić mamie taką przysługę od czasu do czasu, ale jeżeli w ogóle robienie rzeczy dla mam jest super i przysłodkie i bardzo to lubię, ale kiedy mama się staje ważniejsza niż wszystko inne i niż my, no to jest troszeczkę przykro. I mamie synek opowiada mamie za dużo o związku za dużo łącznie z tym, że jak mama zapyta, kiedy było współżycie, to on odpowie i nawet o wypróżnieniach może zdać raport. I jak się pokłócicie, to on zadzwoni do mamy na skargę, że, albo żeby się wyżalić, i potem tam jego mama się będzie w wasz związek wciskać i wam to wypominać. I dodatkowo jeszcze mama napierdala na was za plecami. W sensie, no to jest coś, czego akurat ja chyba nie będę robić i mam nadzieję, bo uważam, że napierdalanie za plecami na jakiegokolwiek członka rodziny, ani na czegoś, nie wiem, najlepszego przyjaciela albo na kogoś tam. Napierdalanie za plecami jest paskudne. Więc jeżeli wasz syn znalazł tę dziewczynę i ta dziewczyna jest inna niż się chce, żeby było, to pamiętaj, przypomnijcie sobie waszego pierwszego chłopca albo pierwszą dziewczynę i sobie pomyślcie. Niech będzie. Niech sam się uczy i wybiera, bo na tym polega bycie rodzicem. Ja się jeszcze tego nie nauczyłam, bo ja nie jestem rodzicem, także mogę sobie pierdolić. Ale dobra, dalej. To jest, słuchajcie, bardzo smutna rzecz w ogóle, tak w zasadzie. To jest, to jest, to jest jakiś konflikt w ogóle dla mnie nie do rozwiązania. Ja sama nie wiem, co ja bym w ogóle zrobiła, będąc synkiem, bo to jest jakaś tragedia. Powiedzmy, że, że jesteś, jestem i synkiem i co ja mam się wyprzeć własnej mamy? No to jest bardzo przykry scenariusz. No. Albo, albo w którymś momencie się okazuje, że zauważacie, że wasza własna rodzona mama jest straszną manipulantką. I to też jest przecież tragedia. No. I jeszcze jak nie ma taty, na przykład, i jesteście jedynym w ogóle źródłem atrakcji i bliskości w życiu. No to, to też jest bardzo smutne i to, to jest bardzo smutny scenariusz. No i w którymś momencie na przykład się, nie wiem, tkwicie między dwiema super kobietami no, i sw czyli swoją mamą, która jest no, no, na Boga, jest no, jedna na świecie i przecież nie chcecie jej skrzywdzić, ale też nie chcecie się jej pozbawić w swoim życiu, no bo jest waszą mamą i, i trochę super jest mieć mamę przecież, żeby do niej móc zadzwonić i żeby do was odebrała z lotniska, a, a z drugiej strony jest wasza ukochana dziewczyna i też nie chcecie się do niej rezygnować, bo obie tego obie kochacie. Więc jak to dobrze, że ja nie jestem facetem, przysięgam, i ja nie wiem, co bym zrobiła w takiej sytuacji. I w ogóle bycie osobą, która wszystkich musi zadowolić i udobruchać i w ogóle jak ustawić te wszystkie elementy, klocuszki życiowe, żeby jedna i druga strona była zadowolona. Przecież to jest wieczny stres, w ogóle wieczne skupienie, mózg aż paruje, no. Bardzo współczuję mamień i ich partnerom i partnerkom i nawet mamom mamień też, bo to jest pewnie, to wynika po prostu ze strasznej samotności, no. A samotność jest tym, czego my się wszyscy boimy i to właśnie, to, to właśnie sprawia, że my cierpimy, jak się z kimś rozstajemy, albo cierpimy, kiedy jesteśmy bez związku. Samotność to jest po prostu, to jest to, w sensie strach przed samotnością, to jest właśnie to, co nas wszystkich łączy. I, i to właśnie nas łączy i sprawia, że idiotkujemy. No. I idiotki i idiotków to łączy. I rodziców idiotek, i idiotków, i nawet tych ludzi, którzy lubią surowego pora i, i macierewicza nawet. Także po prostu wszyscy wszyscy się boimy samotności. Dlatego nie oceniam. Nie wiem, co zrobić z tym mamiem, synkiem. No, Starać się zrozumieć. Nie wiem. Zastanówmy się nad tym zgodnie z własnym sumieniem, jak gdybyśmy mieli mało rzeczy, nad którymi możemy myśleć. Hm. Pozdrawiam Was. Zachęcam do słuchania kolejnego odcinka, a kolejnym odcinkiem będzie odcinek zatytułowany Związki Zawodowe czyli o romansikach w pracy, ale zachęcam Was też do przesłuchania mojego trzeciego podcastu, e, jakby mi było, słuchajcie, za mało podcastów. E, nazywa się on Dziewczyny z sąsiedztwa i robię go razem z showroom.pl, którzy wspaniałomyślnie zgodzili się ze mną, że robienie podcastu dla dziewczyn o fajnych dziewczynach jest super. Także e, zapraszam Was do słuchania Dziewczyn z sąsiedztwa i możecie jej posłuchać w każdą środę rano. No, na kanale YouTube'owym showroom albo na Spotify dziewczyny z sąsiedztwa. No, także. Pa!